serdecznie The Binding of Isaac Afterbirth, długo wyczekiwany przeze mnie dodatek, który dodał wiele, wiele rzeczy. Między innymi Lilith, Matka Demonów oraz typ gry Greed. Zaraz zobaczycie, na czym on polega, jest naprawdę ciekawy. Lilith na tym game modzie jest także bardzo, bardzo ciekawa. Ona ma sukuba, który strzela za nią. Wszystkie efekty łez otrzymuje właśnie ten demonek, a nie my. A pod spacją przezywamy kolejnego demona. Jest to bardzo ciekawe, szczególnie, że... A zresztą domyślicie się, jak zobaczycie, jak wygląda ładowanie się spacebar itemów. No właśnie, już mamy 3. One po prostu będą nam rosnąć. W tych etapach zanim mamy dwie fale. Jedne z zwykłymi potworkami. Tu nam odliczę do kolejnej fali czas spokojnie. Następna fala jest bodajże bossami, która nam pozwala iść piętro niżej, a kolejna fala służy do możliwości odblokowania Angel lub Devil Roomu na tym poziomie, aczkolwiek nie jest to 100%, no i oczywiście każda fala przynosi nam zysk. Jaki? Pieniążki. Co robimy z pieniążkami? Z pieniążkami, otóż, moi mili, możemy iść do góry i... Oj, nie widziałem tego żółtego syfu. Możemy iść do góry i je wydać, przepierdolić na co chcemy. Nikt się nie pyta, co chcemy, bierzemy, co chcemy. Możemy... Mamy tam klucze, zwyczaj bomby, jakieś trinkety... no, różne rzeczy. Oczywiście może być to rerollowane. Nie mówię tutaj o kluczu i tak dalej, ale o itemach, które są zwyczaj po 15. Ciekawym motywem byłoby znalezienie tutaj Steam Sale. Ale to chyba... No, spawner! Zabić spawner! Spacja! Oj, zgarłem tak durny damage. A czerwone serca będą tutaj naprawdę ważne. Czerwone, nie czarne, nie niebieskie. Czerwone. I teraz bijemy to. Okej, Gridzio. Strzelasz tam? Nie. Ten strzela. Tak, schodzę do strzelania. No strzelaj, strzelaj. Nie strzelasz? One w dół też strzelały, jak pamiętam. Weź strzel w dół. Strzelam. No, już troszkę nie grałem w tą grę. Mamy i Devil Room. Sprawdźmy, co tam nas czeka. Necronomicon. Dziękuję, być może załapiemy się na Angel Roomy. No i tu widzicie. Jesus Juice. Jesusa biorę. Biorę klucz. I to na razie tyle. Sprawdzamy, co jest w Gold Roomie. A, tam coś mieliśmy do wysadzenia. No, mógłbym iść te dwa wazony rozwalić, ale dobra, rozwalę je, bo jeszcze się okaże, coś tam będzie. A, wiadomo. A, nawet tutaj mam dwa wazony. Niestety. Może w tamtych wazonach coś było, ale w tych niestety nie. Tu zobaczymy, jest jakiś potworek. No, są potworki. Czy to dobrze? 4 muchy. A dało nam to naładowanie przedmiotu, więc nie ma co narzekać. Okej. Okay. Następnej kolejności co robimy? Mamy 7 pieniążków. Więc proste. Bierzemy klucz. I odwiedzamy sobie od razu nasze dwie... Caprini, Gemini i Growth Hormones. Bardzo fajnie, już domyk się robi na tych naszych... sukubach, o właśnie. Dość porządny. A jeszcze jak zacznie się ich robić parę, naprawdę... Dużo, jakaś bateria by się też przydała, żeby to przyspieszyć. To było już naprawdę słodziutko. Dobra, pał. Co jakiś czas zapominam, kurczę. A jak widzicie, tutaj nasz spacebar item nie działa na Geminiego. No, szkoda. Ciekawe by to było. Okej. Okay. Znowu chyba zapomniałem kliknąć na czas. Teraz nie zapomnę. Uj! Patrzą skaczące do góry. Mój błąd, mój błąd. One na krzyż wybuchają, tak. A się robi spawn konkretny. Też mój błąd, że nie patrzę na... nie patrzę na... swoją postać, tylko... Fuck! Tak, dopiero teraz doszło do mnie. Co ja zrobiłem głupiego? Tak, co ty zrobiłeś, Łukasz, głupiego, co? A przyznaj się, Holender. No, będziemy mieć trochę utrudnioną walkę, ale... dałem radę.
Dwa monstro. Bolałbym czarny. Który miał pewnie, że nie skoczy mi nic na głowę. O właśnie, jak ten na przykład. Jak widzicie, ta gra jednak nie jest taka łatwa na gridzie. Halo. Dobra. I jeszcze pieniądz. Dobra, to jest dobry początek, tego się trzymajmy. Dwa pieniążki. Czemu głosiki się włączyły? Już działają. Okej, jestem zadowolony w miarę. Blue Rock. Czy zainwestujemy w bombę, czy uzyskamy gdzieś bomby? Zobaczymy! Wszystko na spokojnie. Jakie ja przedmioty podniosą? Halo, okej. W prawym górnym rogu jest możliwość włączenia, wyłączenia tego HUD-a, który widzicie po prawej, który nam pokazuje ostatnio podniesione itemy. On będzie pokazywać 8, jak podnieście 9, to ten pierwszy po prostu przesunie się do góry. Nie jestem pewien, czy można przesuwać, żeby sprawdzić sobie historię podnoszonych przedmiotów. Nie wiem. Mój problem jest z grą Lili taki, że patrzę na to, jak lecą łzy. Aj, nie udało się. I znowu zapomniałem. Patrzę na to, jak lecą łzy, a nie patrzę, gdzie jest moja postać, żeby nie oberwać. Ale jakoś idzie spokojnie w miarę. Dobra, nie zrób tej durnoty co poprzednio, okej? Okay? Dobra, spacja. Strzelać, okej. Okay. Pająki. Sios z pająkami. Kysz. Aha. Spacja. Strzelać. Uuu. No to już taki prawie nieprzerwany nalot jest. Uuu, nie lubimy. I strzelamy. Gdzie jestem? Kurde, zaraz tej głowy się wykuje. Holender pająk. Główka wróciła. A te pająki wytrzymały holendercą. Dobra, i walimy w... Uuu, ale siadło. No, bombardujcie mi go tutaj do końca. Dziękuję, double room. Okej, okay. Algis Resistance, Destruction, no dobra, no tego nie będziemy zabierać przecież. I Algis. Jak my to chcemy zrobić? Na pewno jeden klucz. Bateria, która opuszcza baterię co ich czas, to się przyda, wbrew pozorom. Klucz i Tears oraz parę serduszek. Niestety dwa czerwone się trafiły, trudno. A spawner pająków może być, są lepsze itemy, są gorsze, nie będziemy narzekać. Okej, okay. Więc ciśniemy dalej. Gdzie jest moje picie? Dobra, nie mamy jego picia. Po pierwsze, sprawdzam co jest tu. Speedball. Okej, okay, no prędkość może się trochę przydać. Co my tu mamy? Pandora, czerwona skrzynka. Pff, tego nie przewidziałem, kuziwa. Mój błąd. Czarnych serc nie będę marnować. Dobra. Na razie musimy to na spokojnie przetrzymać. Widzicie tam ich? Dobra, już dwa mam. Dwie baterie, ogarniacie to? O matko. Wiecie, że na gridzie nie jest tak, jak będziemy bić ostatniego bossa. Nie będzie tak, że... będzie nam się... Będzie nam się tak ładnie ładować nasz spacebar. Mucha, wypieprzaj! Nie będzie nam się tak ładnie ładować ten spacebar item. Właśnie ta bateria jest dobrym motywem, żeby mimo wszystko mieć te ładowanie, że tak powiem. Chyba w miarę zrozumiałe to powiedziałem. Im więcej tych baterii, tym więcej. O matko, te pajączki też się ładują. Uuu! Ciekawe, nie powiem. Więcej tych spawnerów. Dobra. Nie obrywamy. Słodko. Nikt z baterii nie opuścił, nie? Szkoda. Okej, oczywiście. Oj, fuck. Czemu nie wziąłem familiara? I czemu tutaj nie ma dorylowania tego? Masakra, Pandora powinna teraz dać niebieskie serce, z tego co wiem. Nie, klucze i bomby. Ajajaj, ładne rany sobie mogę go skopać. Ludwiko technologii, nie. To mi się wydaje, że nie będzie tej synergii zbyt ciekawej. Dobra, mamy kosy. Kosy są bardzo dobre. Ale jak my nie zginiemy? Jak my nie zginiemy, powiedzmy. Mi. Zginiemy. Toothpicks.
No okej, okay, no może się przydać. Niebieskie serce. HP za 2 nam brakuje, jest niebieskie. Resistance może, ale nie wiadomo. Okej. Okej, jest, okej. Spokojnie. Bardzo nawet. Okej. No, otwieraj jepę. Oczywiście z każdym poziomem potworki się zmieniają. Niby też trudność, ale wiecie, jak to, wiecie, jak to jest. O, skubany. Aj, no trafiło mnie szlak, by to wziął. Strzelać tam w niego kalendarz. Dobra. Ostatni boss. Uuu, szybko go zniszczyć. Dobrze, podobało mi się to. A wy od tak baterii mnie nie opuścicie, nie? Dead cut, dead cut, dead cut. Chyba, że zginę. O matko, chwilkę, jakaś preferowana marka? W sumie nie. Okej, dobra. Okej. Gisz. O, elegancko. Naprawdę ciekawe randzie nam zapowiadają, wam tu mówię. Biorę. 12, 5, 3, klucz, nie. Argis. Skorzystam. Okej, dobra, to sobie wezmę. Puberty. Klucz. Jeszcze by to był bad trip. Nie, range down. No dobra, to nas jakoś szczególnie nie boli. Ale jest okej, jest okej, run. Dobra, podoba mi się. O, teraz się zacznie robić ciekawie. Kluczek mamy. Unbreakable. Speed to jest pills. Więc wezmę zasięg. Okej, teraz pytanie. Unbreakable? Dobra, tak to nie działa. Mhm. Okej, mamy do rerollowania. Bateria. Że ono nie ma sensu. I tak będziemy musieli to zmienić. Zobaczmy, co nam tu wyleci ciekawego. Okej, czerwona kulerka może się przydać. O ty, kurde, jak zasuwają różowe. Rozumiem, że jakieś przyspieszone. No, zabijcie mi to. Okej, dziękuję. Widzicie, jak to na razie wygląda. Pan by to wziął. Nie mogę siedzieć w miejscu, bo to jest lipa, jak się okazuje. A, tu jeszcze schowa. Dobra, jest kolejne. O, tutaj jeszcze. Tylko ciężko zacząć, tam jest jakaś bateria, wiecie? What the fuck w ogóle się dzieje tutaj? Więcej! Więc tak jak zauważyliście... spowolnione wszystko totalnie. Ojej! Naprawdę sobie narobiliśmy ładnie. W dół trochę. Sieneczki moje. Więcej. Ja przesunę sekrę. W dół nic nie mogę przesunąć, bo to nie podąża za mną, że tak powiem. Okej, okay, i od razu lecimy z tym. No, można powiedzieć, że... Coś tam jakieś... Nie, w sumie to nie. Po prostu jest... Tyle zabawy to daje, że to jest niemożliwe, naprawdę. Krampus, nie, dobra, weźcie, to dwójkę dajcie. Okej, okay. Head, nie skorzystam. Bateryjka może się przydać. Ja zobaczmy na razie tu. Pytanie, czy chcę iść dalej w damage? Damage jest ładny. Majtki. Nie. To na pewno. Czy to było... Tak. Do pająków to się może przydać, wbrew pozorom. Tu już nic nie robimy. Kupiłem tylko klucz za trójkę w promocji. Bardzo fajnie, polecam. Dobry sprzedawca. Wziąłem sobie bateryjkę na dół.
Po co? Ile spawnerów pająków, ile pająków, to będzie dobry deal. Tyle mogę powiedzieć. Technologia, nie. Podziękuję za technologię osobiście. Lamp of call. Oczywiście, że tak. Czy ja czasem nie pominąłem Devil Roomu? Nie, walczyliśmy z tym, dobra. Okej, nie są przyjemne. Ciekawie się robi, ciekawie. Nikt baterii nie opuszcza, moje ziomeczki. Tutaj jest. Okej. Ujajajajajajajajaj. No, skąd ten damage, moi mili? Nikt baterii, nikt, nic. Dobra. Uj! Ja cały czas non stop zapominam, że oni się respią głównie u góry. Tego nie ogarniam. Tutaj strzeli, dobra. W dół. Kto tam jest? Nawet nie widzę, ale zginął. Mamy załadowane, fajnie, elegancko. Idziemy tu. Kapis herbo. Odmawiam. Sklep. Tu coś było. O matko, to. Jezus, czy będzie... Mucha! Jak ja cię zaraz strzelę, to kurde... Dobra, poleciało. Co my tu mamy? Dobra, jest okej. Okay. Jest okej, okay. Jest stabilnie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. Okej. Okay. Tu już nie mamy sklepów, możecie zauważyć. Sklep, Boże, sklep mam oczywiście. Ale nie mamy... Gold Roomów, o właśnie. Safety pin, dobra, zobaczymy co to nam przyniesie. Los. No strzelajcie, to jest serce, kurczę, wczoraj. Okej. No, nie być trochę ciężej robi, ale... Niewystarczająco ciężko, więcej przeciwniku, więcej. Oj ty kurde. Dobra. Się na dole rozpią. Trzeba uważać mimo wszystko. Gridy. Mucha! Kurwa! Gram na grim po brodzie chodzi. No ja pieprz! Jeszcze konik, którego nie widziałem. O Boże. Wow! Tego przeciwnika jeszcze nie widziałem. Ciekawe. A, ten został, dobra. Ciszę na razie. Bateria? Nie. Dobra. No, za każdym razem. Skąd mamy Lil Sakera, powiedzcie mi? Dwóch nawet. I oko kolejka. Ja pieprz, kurde. Devil Room? Tak. Horror of Babylon, nie. Jakiś HP. Nie. Best friends. O fuck. Robi się przykro dla potworków. Dobra, jeden pieniążek. No, dużo pieniążków. Przyznam się. Dobra, więc co mam zrobić? Klucz nam się już nie przyda. Safety ten mamy, dobra. Znowu mi się wyłączyło. Okej, okay, HP, tears up, ładnie, elegancko. 3. Za 3 nic nie kupimy, więc idziemy na dół. Ale jest potęga. Tyle mogę powiedzieć, chyba, że będziemy walczyć z gridem. Tak, to jest moment, w którym będziemy walczyć z gridem. Curse of the Maze. Miło. Daj, no, monstro, urucham się. No. Kurde, jak zaskoczenie. Mam trochę mało serc. Ale damage jest duży. Tego się trzymają. Dobra, mam pełne. No, jest grid, który wisi. Ale zszedł. W tym momencie liczę na to, że baterie spadną. Ale i tak mamy... Damage mamy po prostu... Masakra. To właściwie teraz mogę już stać i wygramy. Jeśli będzie jakiś krytyczny moment, bijcie serduszko, bo go podleczą. Kurka wodna, no właśnie.
Nikt baterii nie opuszcza? Kimeczki moje? Nikt? Nikt to nikt? Jest, bateria. Dobra, więcej was. Im więcej im jest, tym większa szansa, że bateria będzie, możecie się domyślić. Uuu, baty dostaję. Zniszczymy to. Ale pięknie trafiliśmy ten BFF. Ujo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 j
No, HP ma dużo, przyznam, ale niewystarczająco. Że tak powiem. Jest okej, jest okej, jest okej, bardzo okej. Okej, fajny, super, podobają się te animacje, po prostu. Mega dodatek daje, nie wiem ile, ale daje dużo. Bateria? Bateria. Aj, takim trochę różnymi motywami, to monstro, to tamto, to tamto. A wykończymy go na niezniszczalności chyba. Tak jest. Trzy monetki doładujemy sobie do Green maszyny. Special Handling Shopkeepers. No i to było na tyle, jak widzicie. Ciekawy dość motyw. Zniszczę was teraz, zobaczymy, czy pieniążki padną. A wypadną. To jeszcze doładujemy 4. I specjalne zakończenie dla was. Nawet animacje daj skoku do skrzyni, podniesienie do nieba, jakiś ten promyk do nieba, do katedry, to też tak ładnie wskakuje i siu do góry. O jeny, sorry. Matko, ja czasami zapominam, że nagrywam. No i ładnie. Przez chwilę się bałem, że jest mikrofon włączony. Jej, co to by było? Fajnie. No i elegancko, przeszliśmy sobie spokojnie Grida za pomocą Lilith. Następnym, myślę sobie, walniemy Isaaciem Grida. Isaaciem Grida zrobiłem w prawym dolnym rogu, z Magdalenem nie, Kainem nie, Judaszem, przepraszam, nie w dolnym. A Isaaciem nie zrobiłem, Lilith, Azaelem. No dobra, nieważne. A ja mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się z wami i do usłyszenia w następnym filmiku, najprawdopodobniej Isaac lub Team Fortressa. Oczywiście, komu się film podobają, to suby, żeby być na bieżąco, lajki, żeby mnie wesprzeć duchową na odległość, ale zawsze. Dobra, do następnego filmiku, do usłyszenia, elo.